another friend. And it feels like I've been cheated on again. What? Zaczynamy przeparowanie. Yeah. Moja ulubiona para. Dziś będą wybierać. Ja zawsze mam ten stres dziwny. Panowie. Czuję, że z Arminem jesteśmy naprawdę blisko. Adam ma coś w sobie i gdzieś tam siedzi mi z tyłu głowy. Bartek to jest mega fajny facet i chcę w to dalej iść. Adam to facet, z którym chciałabym rozwijać swoją relację. Bardzo lubię Alberta, świetnie czuję się w jego towarzystwie. Świetnie spędziłam dzisiejszy dzień z Kubą. Kuba jest na ten moment jedynym chłopakiem, którego biorę pod uwagę. Ja tam chyba wygram, w sensie tak czy siak, nieważne. Tylko mądrze. Po prostu obydwie są śliczni, no. To jest to, nie. Przy żadnej dziewczynie, która tutaj była na Love Island, nie czułem się lepiej jak przy niej. Mega dobrze się dogadujemy, nadajemy na tych samych falach. I mam nadzieję, że będziemy tą relację rozwijać do końca naszych dni na Wyspie Miłości i będziemy ją kontynuować w tym normalnym świecie. I tą dziewczyną jest Sophie. No. Szok. Szok niedowierzania. Ładnie? Ładnie. Boże, jak on dorósł. Ten program w czymś pomaga. Ładnie. Ładnie powiedziałem. Super. Prawie się popłakałam. Spontan. Mój wybór nie będzie żadnym zaskoczeniem. Przez ostatnią dobę dość dużo się tutaj wydarzyło. Myślę, że na tej osobie mogę polegać. Czuję, że darzy mnie zaufaniem. I oczywiście jest to Jacqueline. Dlaczego lubię wyrazu? Oni się wczuli. Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, dobrze wymieniłeś imię swojej partnerki. Super. No ciekawe, kogo wybierzesz. Wybieram tę osobę, ponieważ niezależnie od tego, jak wiele czasu i energii bym jej poświęcił, jak bardzo bym się starał, jak bardzo bym przy niej tkwił, jak często bym ją całował, ona odwdzięczy mi się tym samym, a nawet troszkę więcej. I tą osobą jest Laura. Nareszcie. Ale jestem kochana, co? Uwielbiam cię. Dziękuję też. Z tobą. Uwielbiam ich.
storm is coming in. Ciężko się zdecydować. Nie ma Ani. Od pierwszego dnia, jak się pojawiła ta dziewczyna właśnie w tym pięknym miejscu, nawiązałem z nią najszybciej kontakt i poświęciłem jej w sumie jak najwięcej czasu mogłem. Poczuliśmy w sumie fajną energię między sobą i wydaje mi się, że tak jak ja i ona, chcemy się poznać o wiele bliżej. I tą dziewczyną jest Oliwka. To nieźle. Się porobiło. Więc tak się podziało. Mówiłem, że będziesz spała ze mną. Ale mu zrobił na złość. No w sumie sobie zrobił dobrze. No. Ja uważam, że... Gloria, my do kogo idziemy? Ja wiem, do kogo idziecie. W pistu. Wybieram tę dziewczynę, o którą wiem, że muszę walczyć każdego dnia. Być lepszą wersją siebie każdego dnia, starać się każdego dnia. Wiem, że ona na pewno nie ułatwi mi tego. Ale pokażę jej, że potrafię walczyć, a tą dziewczyną jest Karolina. Ładne zagranie, przyjacielu. Siadaj, koleżanko. Mogę ci leczyć? Serio? Żartujesz? Karolina mnie od kupy wylała. No to? Ostro. Niesamowite. Zapomniałem coś dodać, ale powiem ci później. Świetnie. Nie wiedziałam o to. No, nie mam problemów żadnych. To jest chyba najbardziej niezręczny moment w moim życiu. Wybieram tą dziewczynę, ponieważ gdzieś dałem troszeczkę mało szans poznania mnie i ja gdzieś też za mało ją poznałem. I zobaczymy, jak ta relacja może się rozwinąć. Chciałbym dać po prostu też szansę temu wszystkiemu. Dziewczynę, którą wybieram, jest Oliwia. Posmakujesz i Adama. Nie pomagasz. Nie? Nie. Co ja mogę powiedzieć? Kolejność wyboru dała mi trochę kopa w dupę, ale... Z Lori mamy bardzo dobry kontakt, jesteśmy tutaj od początku. Będziemy się raczej w tej parze czuć po prostu komfortowo. No i co? Chodź do mnie, Lori, pośmiejemy się, porozmawiamy. Najbardziej cringe'owa sytuacja w moim życiu. Vera będzie dumna. O, tak.
nigdy więcej nie ubieram pomarańczowego. Zawsze jak mam pomarańczowy, to wam stoję z kimś. Ostatnia. W finale załóż. I blame my black heart.